Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w podcaście z serii Let's Be Clear. Ze mną jest współprowadzący Kuba. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Naszym gościem jest Wiktoria, pseudonim Wixa. Cześć. Twoją pasją jest branża muzyczna, pracujesz w branży muzycznej. Czy możesz nam przybliżyć, czym się zajmujesz? Od dłuższego czasu właśnie jarałam się muzyką. Od 3 lat działam w managementie, zajmuję się rzeczami jakby kreatywnymi, zajmuję się też papierkami, działam sobie z kilkoma artystami, no i jest to coś, w czym się spełniam. Twoja praca, głównie ją wykonujesz w domu, czy też dużo masz poruszania się w terenie? Powiem tak, jestem wszędzie, mam cudowną ekipę, która zawsze pomaga mi tutaj fizycznie i jeździmy sobie wszędzie, jeżdżę też po całej Polsce, robię rzeczy też zdalnie, bo w międzyczasie jeszcze studiuję 2 kierunki, więc mam też jakby czas, żeby... Jakie kierunki studiujesz? Zarządzanie i pedagogikę specjalną. W lipcu skończyłam resocjalizację, także potrafię połączyć naukę z pracą, no i ze swoją pasją. Czasem jest ciężko, ale nie mam takich dni, że mówię nie będę tego robić, tylko zawsze głęboki wdech i wjeżdżam na nowo. A właśnie, a propos tego, że czasem jest ciężko, a nie jest tak, że o tyle, o ile cały czas jest oczywiście bardzo ciężko i to wszyscy o tym pamiętamy, ale czy nie jest tak, że w niektórych sferach rozwój internetu i rozwój technologiczny bardzo mocno nie ułatwił na przykład interakcji, twojej interakcji z bliskimi i tak dalej. Znaczy pewnie to zrobił, ale jestem bardzo ciekawy, jak właśnie pod jakim kątem ty na przykład obserwujesz taki rozwój technologiczny, jakieś spekulacje na temat tego, że na przykład ciała będą bioniczne, etc. Nie, raczej nie staram się na tym skupiać, bo cały swój czas, który mam, to poświęcam ludziom z dala od telefonu, chociaż 24 na dobę pod nim jestem. Ale nie zagłębiam się zbytnio w to, co gdzieś w internecie, ponieważ ja lubię doświadczać wszystkiego sama. Jeżeli jakiś temat mnie zainteresuje, to szczerze mówiąc wolę bardziej sięgnąć po książkę niż wpisywać sobie. Bo kiedyś robiłam takie rzeczy i jak nie wiem, bolała mnie głowa, to już miałam 40 innych chorób, czytając to w internecie. Więc jest to bardzo duże narzędzie manipulacji dla ludzi. Jasne, to znaczy wiesz, o co mi chodzi głównie? O to, że coraz bardziej to życie stąd jakby ucieka tutaj do tych urządzeń, tak, które mamy w kieszeni i coraz bardziej zaczyna, co za tym idzie, pewnie fizyczność też za kilka lat będzie miała coraz mniejsze znaczenie, tak mi się wydaje. No, jest to duże narzędzie manipulacji, niestety te wszystkie relacje się spłycają przez to. Uważam, że jest to bardzo złe, ale nie jest to jeszcze moment, gdzie my w to weszliśmy za mocno, więc mamy jeszcze okazję się oderwać. No i w moich rozmowach też z moimi znajomymi, czy nawet z moim rodzeństwem młodszym, to podkreślam to, że lepiej wyjść i mieć tą reakcję interpersonalną bezpośrednio w 4 oczy, niż po prostu nawet na kamerce się umówić, bo w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś cię wkurzy, to bierzesz telefon, blokujesz go na socialach i tyle. I udaje, że już tej relacji nie ma w ogóle. Tak, i to jest bardzo przykre, bo... Albo jej nie ma, naprawdę. Tak często się robi. Ale to Krzysiu obserwuje to wszystko z perspektywy Tokio i Japonii, gdzie jest tam sytuacja jeszcze mocniej rozwinięta 20 lat pewnie do przodu. Albo jak nie więcej. I pewnie to troszeczkę pokazuje to, co będziemy mieli. Jak chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to Japonia, myślę, nie jest jakimś super tutaj pozytywnym przykładem, bo też jest to kraj, w którym wiele takich mniejszości jest trochę pomijanych, tak mi się wydaje. To znaczy bardziej miałem na myśli to wyalienowanie za pośrednictwem, wiesz, no, uzależnienie od telefonu tak dalej. I od technologii. A powiedz... No bo poruszyłeś bardzo fajny temat. Jeśli chodzi o takie traktowanie osób niepełnosprawnych w krajach, no ja pamiętam, właśnie uważam, że to jest bardzo ważna kwestia, bo myślenie Polaków bardzo się zmienia na plus pod tym względem.
Pierwszą sytuację, którą miałam, pamiętam, byłam w zerówce chyba. Szła baba i mówi: o Jezu, jakie nieszczęśliwe dziecko na wózku. Całe życie zmarnowane. Pamiętam te słowa jak dziś. Rany. No i ja wtedy pamiętam, że babcia też mnie prowadziła na takiej spacerówce. I... A ona to tak powiedziała do ciebie? Czy tak, nie, po, tak powietrze po przechodząc? Powietrze. Tak do siebie. Byłam w zerówce, 6 lat. No to 6. I pamiętam, że jakiś czas później moja babcia była ze mną na spacerze. Moja mieszkała w centrum mojego miasta. Jechała pani na wózku elektrycznym. Ja powiedziałam: babciu, ja muszę być wolna, no nie? No i moja babcia ogarnęła wszystko w taki sposób, że ja chyba ze 2 miesiące później miałam już swoją pierwszą furę i czułam się taka niezależna. I z biegiem czasu ci ludzie jeszcze grali: o, na przykład teraz spotykam, jak czasami jadę autobusem, takie starsze kobiety: o, taka ładna na wózku, ale nieszczęście. Ale wśród młodych ludzi już to zanika, to się zaciera. Bardzo podobają mi się rodzice, którzy idą z małym dzieckiem za rękę i to dziecko krzyczy na ulicę i mówi: a co tej pani się dzieje? A czemu ona tak? I rodzice już nie unikają tego tematu, że dobra, nie patrz, idziemy, tylko po prostu: pani jest chora, nie może sama się poruszać. Więc Polska pod tym względem, z perspektywy mojej i czasu, od jakiego to zaobserwowałam, naprawdę na coraz większy plus, jeżeli chodzi nawet o eventy. Pamiętasz, Kuba, tak jak się widzieliśmy, było przygotowane miejsce dla wózka, dla osoby będącej obok, więc jeżeli chodzi nawet o ten świat rozrywki, już coraz bardziej te osoby są brane pod uwagę. No a nie oszukujmy się, jeszcze kilka lat temu one były jakby zatrzymywane w domu, bardzo alienowane, więc no, bardzo mi się to podoba, że jest coraz lepiej. Nie? I to akurat pewnie jest, żebyśmy tutaj nie byli tacy surowi dla rozwoju technologicznego, to jest akurat pewnie też między innymi pozytywny wpływ internetu, tak mi się wydaje, to, że ludzie jakby obcują, mają okazję obcować z tym, bo tak to wydaje mi się, że bardzo często jakby ten lęk się bierze z tego, że po prostu ludzie nie doświadczają kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, a za pośrednictwem internetu mają taką okazję i pewnie w erze Pinteresta widzą już dużo, dużo więcej. Ty w ogóle masz takie, na twoim Instagramie dość takie cięte poczucie humoru, jeśli chodzi o takie rzeczy, i mam wrażenie, że lubisz troszkę przebijać ten balonik takiego... Traktowania z litością. Znaczy litością, czy jakiejś takiej może nieumiejętności w ogóle zaadresowania sprawy? No ja mam ogólnie bardzo duży dystans do siebie, do swojej sytuacji, więc te moje posty typu: a ty jakie warzywo hodujesz tu w ogródku? To po prostu ja przez takie żarty wiem, że trafiam do szerszego grona odbiorców. Jakby ja się tego nie wstydzę. Jak kiedyś poruszyłam taki temat seksualności w ogóle osób niepełnosprawnych, to dostałam mnóstwo wiadomości nie tylko od zdrowych osób, nie od niepełnosprawnych, ale od rodziców, którzy powiedzieli: pani pokazała mi, że ja nie mogę traktować swojego dziecka, a to dziecko miało wtedy, nie wiem, 20 lat, jako kogoś gorszego czy bardziej innego, który nie ma swoich potrzeb. Bo to też robi krzywdę, oczywiście. Jest tak. I jakby ja też staram się przez swój dystans, tak jak wstawiłam kiedyś post we wrotkach, że zjeżdżałam z podjazdu, miałam wrotki na nogach i różowy kask. I ja staram się to przełamywać. Ja wtedy był night skating u mnie w mieście i tam było z 500 osób. Wszyscy rolki, wrotki, deski i nagle wjeżdżam w tłum ja w tych wrotkach i wszyscy: wow, w ogóle co się dzieje? I w ten sposób bardziej ludzi się przekonuje do siebie, do tego, żeby się nie bać tego, tej inności, bo to jest inność, nie oszukujmy się, przez względy nawet wizualne. Ale jak już ustaliliśmy, każdy jest troszeczkę inny, także tak jest, i to jest właśnie w świecie piękne. To jest piękne, to naprawdę moim zdaniem to się rozwija coraz bardziej i ja też brnę do tego, żeby to zaznaczać, ale też nie robić tego zbyt delikatnie, bo ludziom trzeba czasami po prostu pokazać mocno i wprost. Bo też myślę, że wiele osób troszkę nie wie, jak, nie wiem, nawiązać rozmowę, czy jak zareagować, i to może nie wynikać z jakichś
negatywnych emocji, tylko że po prostu tak nie wiedzą, jak się zachować, chcą być uprzejmi i tak dalej. I to jest trochę, myślę, wybór dla ludzi. Znaczy, ja też chętnie się tutaj jakby radzę w tym zakresie, że chcesz być okej po prostu dla kogoś. I jakby z jednej strony chcesz tego trochę nie zauważać, czy jakby, nie wiem, no tak po prostu jest osoba, no i chcesz widzieć osobę, ale z drugiej strony jakby rozumiem, że takie jakby pewna taka asekuracja, która z tym się wiąże, też nie jest do końca okej, okay. Więc jak ty to odbierasz? Mnie bardzo denerwuje ta litość i jakby nadmierna uważność. Mhm. Uważam, że komunikacja werbalna przede wszystkim jest podstawą. A powiedz, różne takie, no bo założę się, że miałaś troszkę negatywnych doświadczeń z ludźmi, no już trochę wspomniałaś o tym. Czy domyślam się, że to mogą być nawet pojedyncze sytuacje, ale takie jednak, które się pamięta po prostu, nie? No najlepszy przykład podałaś w ogóle, jak miałaś 6 lat, ale no mówimy o tym dzisiaj, że to jednak tak zostaje w człowieku. Jak właśnie pamiętasz o tym wszystkim, to myślisz, że to cię utwardziło w pewien sposób, czy po prostu lepiej, żeby tego nigdy nie było? No pewnie, że tak. W ogóle taka sytuacja, która jest przełomowa w moim życiu, że ja z tej ukrywającej się dziewczyny jestem tym, kim jestem dzisiaj. Mhm. To była druga gimnazjum i to było przed jednym z koncertów rapowych. Ja bardzo byłam w ogóle ucieszona, że tam jadę, bo to był mój drugi w ogóle koncert w życiu. No i siedziałam na korytarzu z koleżankami i gadałyśmy o tym koncercie. Oczywiście plotka już na całe gimnazjum poszła, że się spotkam z artystą. No i podchodzi do mnie dziewczyna i kipi od niej zazdrość. I mówi do mnie tak: ty myślisz, że jak jesteś na wózku, to wszystko ci wolno? Ty nigdy nie będziesz taka jak my. Mi wtedy zrobiło się tak turbo przykro, ale nic nie powiedziałam. Ja nie potrafiłam odpowiedzieć, nie? I to był piątek, w sobotę był koncert. Co za tekst robię? Ja na tym koncercie w ogóle trafiłam na scenę. No wtedy jakby to było dla mnie wow, ja się popłakałam ze szczęścia. I ta dziewczyna stała w pierwszym rzędzie. Ja widziałam jej w ogóle minę. No i jakby zobaczyłam, że mój idol wtedy uwierzył we mnie. I mówię, okej, jeżeli ktoś, kto ma sławę, ma znajomości i tak dalej, wyciąga do mnie rękę i on wtedy właśnie poprosił mnie o numer telefonu, a miałam wtedy 14 lat, no nie? Mówię, to znaczy, że nie jestem beznadziejna. Dwa dni później, w poniedziałek, podjeżdżam wózkiem do tej laski i mówię jej takie zdanie. Miałaś rację. Ja nigdy nie będę taka jak wy i nigdy taka nie byłam. I ona tak się patrzy i mówi, bo ja będę kimś więcej. Wiesz czemu? Bo ja po prostu będę sobą. I tyle. I od tamtej pory ja mówię, okej, to jest mój czas. I od wtedy, kiedy powiedziałam to zdanie tej dziewczynie, zaczęłam jakby w ogóle mieć w nosie zdanie innych. Nie patrzyłam na to, czy gadają, czy patrzyły się na mnie, że nie wiem, mam krzywo ułożone nogi, czy coś. Po prostu zaczęłam się cieszyć, jakby eksponować siebie i to, co mam. Mówię, no, mi nie zależy na zdaniu tych ludzi, mi nie zależy na tym, co oni myślą, co oni powiedzą o mnie. Mi zależy na tym, jak ja się czuję. No i wprowadziłam to w życie. No i jesteśmy tu. Ty też w ogóle na swoim Instagramie, czy w ogóle w życiu, prezentujesz bardzo wysoki poziom swagu generalnie. I ktoś mi zwrócił uwagę, żeby ci powiedzieć, że robisz bardzo równe kreski eyelinerem. Tak, ja tak? W ogóle kocham się malować. Moją inspiracją była Amy Winehouse. W piątej klasie podstawówki, to był rodzin mojego dziadka, a mój dziadek też nie przepadał za nią, jakby jako za osobą przez jej uzależnienia. Ja mówię do mamy, dawaj zrobimy jaja. A ona co? Naprawdę tak powiedziałam wtedy. Mówię, kup mi perukę, zrobisz mi makijaż jak Amy i pojedziemy do dziadka, nie? Ja zobaczyłam siebie w tych kreskach i mówię, ej, no sama się muszę nauczyć, bo mama mnie nie będzie malowała przecież całe życie. No i co weekend siadałam z eyelinerem, malowałam się. No i doszłam do tego, że cały swój makijaż od A do Z robię sama, a lewą stronę twarzy maluję lewą ręką, więc jakby zrobiłam dwa w jednym, bo usprawniłam też siebie fizycznie. Możesz powiedzieć w ogóle, jak się nazywa twoja choroba? Rdzeniowy zanik mięśni.
typu pierwszego, najgorsze w ogóle. Lekarze się dziwią, jak mnie widzą, bo dawali mi 3 lata życia. Dzisiaj mam 23 lata. W międzyczasie miałam już 3 takie, w cudzysłowie, potknięcia. Typu zapalenie płuc, gdzie to jest śmiertelne. Byłam też po zabiegu, gdzie przed zabiegiem powiedzieli mi, że do końca życia będę pod respiratorem, czyli już nic w życiu nie powiem, bo będę miała rurkę przez gardło. Ale ten zabieg był mi potrzebny, żeby mi było lepiej funkcjonować. No i ja na własną odpowiedzialność się zgodziłam na to. I faktycznie obudziłam się pod respiratorem i takie łzy w oczach miałam i mówię, o nie, mówię, to jest grubo już. Przyszła moja mama na pooperacyjną. Ja w notatce napisałam jej, uwaga, będzie bez cenzury teraz, napisałam jej, nie sraj, będzie ok. I ona się rozpłakała, bo była też wzruszona, no nie? Ja tak leżę pod tym respiratorem sama na sali pooperacyjnej, patrzę w ten monitor, zero samodzielnych oddechów na minutę, no nie? Ja mówię, nie, przecież ja po to tu tyle jestem. Jakbym miała umrzeć w wieku 3 lat, to bym przecież umarła. Więc muszę wziąć się za siebie, zebrać sobie siły. I tak skupiłam się na swoim oddechu, że oni po 10 godzinach mnie odłączyli. I wszyscy w ogóle na tej pooperacyjnej byli w szoku, że zaczęłam sama oddychać. Więc no, ja bardzo promuję to, że wszystko siedzi w naszej głowie. Jeżeli ja bym chciała być taką przysłowiową kaleką, to bym nią była już dawno. Byłabym leżącą, obsinioną dziewczynką, która nie robi nic w życiu. Oczywiście są sytuacje, gdzie to jest niezależne, bo dzieci rodzą się już w bardzo złym stanie i no, jest to nie do przeskoczenia. Ale no, medycyna już tak się rozwija, że można zahamować rozwój tej choroby. A COVID w ogóle jak wpłynął na twoje życie? Początkowo było ciężko, bo wszyscy nie wiedzieli, co to jest i tak dalej, więc pierwszy miesiąc przesiedziałam w domu, ale później zaczęłam powoli wychodzić. Oczywiście no, zachowywałam wszystkie środki ostrożności. No bo to, przepraszam, domyślam się, że COVID, na przykład jakbyś złapała COVID, no to dla ciebie mógłby być dość niebezpieczny, czy? Najprawdopodobniej go przeszłam. Okej. Ale mówisz, że teraz przed naszą rozmową mówiłaś, że zdrowotnie teraz czujesz się najlepiej tak, w swoim życiu. Tak, czuję się coraz lepiej. I naprawdę, chyba nie było takiego okresu, że ja czułam się tak super. Może też dlatego, że się nie skupiam zbytnio na tym, żeby się zastanawiać, co jest ze mną i tak dalej. I powiem wam, że przez pierwszy miesiąc siedziałam w domu, później tam troszeczkę ograniczałam to, no ale w momencie, kiedy pojawiły mi się nowe projekty, albumy, ludzi, z którymi działam, to mówię, przecież ja ich nie mogę zostawić, więc wzięłam odwagę pod pachę i z moją odwagą pojechaliśmy sobie i ogarnęliśmy rzeczy. Także no, jest coraz lepiej. Mam nadzieję, że koncerty będą wypalać, bo tak naprawdę to mi doładowuje takie bateryjki, jak tam jestem. I jakie są te obszary twojej działalności w zakresie około managementu? Powiem ci, że ja jestem wszystko. No szczególnie ten kreatywny sektor interesuje, bo ja... No różne rzeczy, ja bym... Ja jakieś... Musiał się dowiedzieć coś, to jakie inwencje na przykład wychodziły z twojej głowy. Nie wiem, czy mogę o niektórych rzeczach mówić. No to jest ghostwriting jednak. Ale jeżeli masz jakiś, powiedzmy, pomysł, no nie? I pomyśl mi, że chciałbyś tu iść, to ja ci rozpiszę 50 innych rzeczy. Kiedyś to słuchaj, zaraz wymyślimy tutaj coś przełomowego, bo jest kilka pomysłów, które trzeba... Myślą wózek w preorderze inwalidzki. Które trzeba jeszcze nasterydować i po prostu no, wzmocnić. No powiem ci, że właśnie z Floral Bikesem on mi napisał tytuł płyty, a ja mówię, okej, słuchaj stary, to ja widzę to tak, tak i tak, tutaj takie dodatki, może tacy goście, może to, może tamto. Więc ja mogę dostać tylko słowo, a to jest u mnie zapalnik. A słuchaj, mam takie pytanie, teraz mi przyszło do głowy. A jak reagujesz na przykład na takie sytuacje, w której sprawni ludzie jeżdżą na wózku inwalidzkim, na przykład w sztuce, estetycznie? Bo przychodzi mi do głowy na przykład taki klip, który robił kiedyś Tommy Cash.
w którym on się właśnie porusza na wózku, pewnie dosyć podobnym mhm. do tego twojego, tak jak patrzę teraz. I zastanawiałem się, wiesz, jak to jest interpretowane, bo na przykład bywały zawsze takie przesądy, pamiętam, że tak przestrzegali w mieście, z którego pochodzę, u nas przed siadaniem na wózek, bo to po prostu tego się bo nie... Bo później będziesz na wózek. To jest w ogóle taki przesąd. Tak. I właśnie byłem ciekawy, jak reagujesz na takie rzeczy, na przykład w sztuce, bo wydaje mi się, że to też mogłoby mieć bardzo dużo fajnego przełożenia właśnie na sferę artystyczną. No. Ja się jadam strasznie, przecież każdy mój gość... Bo to też jest utożsamianie oczywiście ludźmi, z tym przepraszam, że jeszcze ci wchodzę w słowo. Każdy mój gość na pojechanych gadkach musiał się ze mną przejechać wózkiem, bo to było starcie granicy między osobą pełnosprawną fizycznie, a niepełnosprawną fizycznie. I dla mnie to jest jak najbardziej okej, kilka osób się burzy, ale uważam, że to jest zajebisty pomysł. No super, bo totalnie się tutaj też w tej sferze zgadzam i jestem bardzo jakby... bardzo uwrażliwiony na jakieś takie sytuacje, w których ludzie chcą ograniczać w jakikolwiek sposób wolność słowa, czy właśnie wolność wypowiedzi w takich sytuacjach jak te, ponieważ uważam, że to absolutnie przeciera jakby szlaki, przeciera myślenie ludziom, pokazuje im, że słuchajcie, ale to jest zupełnie normalna rzecz, jakby tak samo jak wszystko, jak to, że siedzimy w szklarni w lesie i sarna pewnie gdzieś tam sobie biegnie. No, ty też sobie wystąpiłeś z Maćkiem Dąbrowskim w serii takich skeczów na ten temat dość hardkorowych, gdzie dociśnięty ten humorek był mocny, nie? No fajnie, to jest. Ja w ogóle z Maćkiem wtedy złapałam zajawę na właśnie takie śmieszne rzeczy. On mnie zadzwonił, mówi: ej, co robisz w środę? Ja mówię: no, a co, chcesz pewnie coś nagrać? Bo już widziałam, że był na wózku. No nie, mówię, nie ma dla mnie problemu. Ja w ogóle też to traktuję w pewien sposób terapeutycznie, że potrafię, bo ja mam 4 wózki, z czego 2 już są takie średnie, że średnio działają. Ale na przykład jak idę sobie z kimś, to nie wiem, ja muszę dzwonić, bo jest próg. Muszę dzwonić, bo jest chodnik z wysokim progiem, no nie? I biorę kogoś na wózek i mówię: masz, poczuł się jak ja, i ktoś siedzi obok mnie wózkiem i wtedy mówi: ej, stara, naprawdę, ja cię podziwiam, że ty tak zwinnie się tym poruszasz, więc to jest aspekt też terapeutyczny. Moi wszyscy znajomi jeździli już wózkiem, więc też mogą się wczuć i być bardziej wyrozumiali, jak powiedzmy, ja gdzieś będę wolniej jechać, bo jest mi ciężej, czy po kamieniach. Oni: ej, stara, dawaj szybciej. Ja nigdy nie jechałem, więc muszę spróbować też, nie wiem, jak ty, Krzysiu. Wyjdziemy zaraz stąd. Dobra, a słuchaj, a czy te wózki są jakieś, każdy jest na przykład inny funkcjonalnie i na przykład jeden jest, lepiej się odnajduje w jakichś okolicznościach, jest bardziej jak, powiedzmy, SUV i tak dalej. Wersja terenowa, drugi jest na przykład Mercedes, szybko, gazu i bach. No wiesz... Czy mają różne parametry, o to mi chodzi? No są różne, tak, są różne. Dostajesz jakby podstawową wersję wózka, która ma tak naprawdę wyłącznik. I tyle, jest jeszcze trąbka. A mnie interesuje ten najbardziej pro taki, do czego wszędzie dzisiaj świat doszedł technologicznie, jeżeli chodzi właśnie o takie umożliwienie. Są nawet, że wózek się podnosi. Widziałem w Detroit, widziałem to w takiej grze. To tam grałeś, Krzysiu, w tę grę? Tak, skończyłem. Pamiętasz ten motyw? To też by swoją drogą ciekawe było. Motyw tego malarza. Malarza, tak. Kurczę, nie pamiętam. Zapominam te gry. Polecam bardzo, bardzo. A lubisz gierki, czy nie? Nie. Nie? A, szkoda. A w ogóle jestem raczej... Nawet ja nie mam kiedy ani pograć, ani sobie czegoś obejrzeć, wiesz? Ale kiedyś się śmiałam, że chciałabym nagrać w ogóle taką serię vlogów, dzień ze sobą niepełnosprawną i na przykład, nie wiem, jak trzeba... jest jakiś event, trzeba mnie wziąć na ręce, trzeba mnie gdzieś przenieść i żeby zobaczyć, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ja w ogóle w jednym z niepublikowanych moich odcinków opowiedziałam historię swojego życia, ale tam coś mi było nie tak w tym filmiku, więc ją rzuciłam. No i powiem wam, że chciałam jeszcze bardziej rozszerzyć tą perspektywę innych osób na takich ludzi jak ja. A próbowałaś na przykład takich rzeczy jak VR? Nie. No to może też warto spróbować. W ogóle delikatnie o to zahaczyliśmy, ale może fajnie by było jeszcze do tego wrócić. Jeśli chodzi o polską branżę właśnie koncertową i kwestie dostępności koncertów i tak dalej dla osób z niepełnosprawnościami, jak to oceniasz na ten stan dzisiejszy? Jeżeli chodzi o branżę stricte rapową,
jest super, jest coraz lepiej. Raz miałam bardzo nieprzyjemną sytuację od koleżanki, że tak powiem, z branży, gdzie poinformowałam dużo wcześniej, że jako po prostu jako słuchacz chcę się tam dostać, no i trochę to nie wyszło tak, jak powinno, ale no, myślę, że byłam już na jakichś, nie wiem, 100 koncertach, to tylko ten jeden zapadł mi w pamięć, że może nie tyle, co nie było możliwości tego zrobić, co organizator nie potrafił tego zapewnić, no ale ja sobie poradzę we wszystkim, więc po prostu wjechałam w barierkę i mówię, stary, tu jest dla mnie miejsce do ochroniarza. I tyle, ale myślę, że jeszcze długa, długa droga przed nami, bo jak bierzemy osoby z niepełnosprawnością na jakiś event, to rzadko kiedy przez organizatora brany jest pod uwagę opiekun. A nie możemy zostawić osoby ze specjalnymi potrzebami na godzinę samej pod sceną, gdzie te barierki mogą odlecieć. Opiekun w sensie zapewniany przez organizatorów? Nie, nie, nie. Czy o bilety chodzi, tak? Nie, nie, nie. Od siebie opiekun, że wprowadzają osoby tylko na wózku za barierki, a opiekun w tym sensie, ma stać sobie w tłumie. I to jest bardzo nie w porządku. Na przykład kiedyś byłam na evencie i to był koncert White'a 2115 i pamiętam, że wtedy bardzo, bardzo dużo było ludzi, ale White mocno o to zadbał, bo nawet ja byłam w pierwszym rzędzie, nawet ze sceny mówił, że ej, tutaj uważajcie, bo jest Wiktoria z wózkiem, nie pchajcie się w tą stronę, róbcie pogło bardziej po lewej stronie niż tutaj na prawej. Więc no, jest coraz lepiej. No, ale brakuje jeszcze, żeby było... A zdarzyło ci się właśnie być na koncercie w takiej sytuacji, że nie wiem, jakieś ludzie się pchają i tak dalej? No jasne, zazwyczaj tak było, ale ja nie wiem, czy widziałeś, z kim przyjechałam w ogóle. Poznałem. Z typami, dwóch jeszcze ma dojechać i stoją wokół mnie, cztery typa stoi wokół mnie i ochraniają wózek, żeby nic się nie stało. Także ja zawsze czuję się bezpiecznie, no i jestem przyzwyczajona do takiego życia wśród wielu ludzi. A poszerzając pytanie o branżę koncertową na w ogóle kraj, w którym żyjemy, czy są jakieś ewidentne braki, jeśli chodzi o sytuację w Polsce i dostępność? No powiem ci, że bardzo, bardzo dużo. Okay. Osoby niepełnosprawne właśnie, jeżeli chodzi o tę branżę, takie rozrywkowe, są jeszcze takie wyalienowane i nie bierze się pod uwagę. Nawet jeżeli robisz jakiś duży event, to musisz samemu się prosić. A coś, co byłoby w ogóle ułatwieniem, moim zdaniem, to bilety dla osób niepełnosprawnych. Że kupując bilet, zaznaczasz, z jaką niepełnosprawnością się mierzysz, jaka jest twoja potrzeba, czyli szczerze. A w ogóle zdarza się, że to się dzieje, czy to się w ogóle nigdy nie dzieje? Nigdy, ja nigdy nie wziąłam. Bo wydawało mi się, że w przypadku tych większych kompleksów i tych większych koncertów chyba coś takiego jest uwzględniane, czy nie? A jeżeli chodzi na przykład o wejścia na takie wydarzenia sportowe, na przykład jak mecz piłkarski czy coś takiego, to chyba już tam coś takiego funkcjonuje. No, tam już chyba bardziej, ale no, ale też nie jestem przekonany. Ale średnio z piłką, wiesz co? Ale nie ogranicza to, no, wiesz. No pewnie, że tak, ale... Nie wiem, jak wygląda branża sportowa. Bycie szalikowcem. Ale myślę, że no już troszeczkę się to poszerza, nie? Nawet myślę, że samo to, że ja jakby pojawiłam się w tej branży, też jest troszeczkę otwarciem jednego oka dla tych ludzi, bo jakby ja też mam z tym dużo wspólnego teraz. Wiem, że jak byłam w 2016 na koncercie Adama Lamberta, który jest moim wielkim idolem w ogóle, od 10 lat, to też nie było biletów takich, że uwzględniasz potrzeby, ale na przykład ówczesna wytwórnia, która jakby patronowała, to bardzo spoko mnie potraktowali. Mieliśmy oddzielne wejście poza kolejką, tylko że no, jeden minus był taki, że to był balkon, a ja wtedy nie byłam na takim wózku, tylko na takiej spacerówce pchanej. No ale jeżeli chodzi o organizację, to na duży, duży plus, bo no, jak siedzi osoba niepełnosprawna i ma stać 3 godziny w kolejce, to,
nie widzę tego. Naprawdę nie widzę tego, ale ogólnie teraz coraz więcej działaczek, bo mężczyzn znam chyba z dwóch, pokazuje to, że ej, otwórzcie to dla nas, pokażcie nam, że my też jakby mamy waszą uwagę, że nie jesteśmy przez was olewani. Także daj rok, dwa. A czy myślałaś kiedyś o tym, żeby zostać raperką? Zostałeś na Hot 16 Challenge. Tak, w ogóle mam jeden numer, który jest bardzo śmieszny. Miałam go kiedyś wypuścić, ale jest zbyt mocny. Ale myślę sobie, że to daje bardzo duże pole do jakby całej masy punchline'ów. Jest taki freestyle'owiec, który się nazywa Ryder, który często na bitwach gdzieś odbija się od tematu swojej niepełnosprawności i rapuje o tym. W ale taki, jaką ma niepełnosprawność? W mózgu też. Kojarzysz go, prawda? Tak, wiem, który ja. W 2014, to miałam wtedy 16 lat, pamiętam, że spotkaliśmy się 40 chłopaków wtedy tam było, jedna ja na wózku i mieliśmy takiego ziomka, który jeździł na WBW i tak dalej, naprawdę zajebisty freestyle i ja wtedy takie palce nawinęłam, że oni wszyscy się zastanawiali. To właśnie tak myślę sobie, że z twoją pewnością siebie to ta braga mogła być naprawdę bardzo krwista. Ja to pamiętam do dziś, to było coś takiego, chcesz wygrać ze mną beef, lepiej pisz testament, wygrasz tą bitwę, prędzej ja tu wstanę. No właśnie, o tego typu linika. Ja bardzo lubię na przykład, jak Kevin Abstract z Brockhampton to robi i rapuje na temat swojego homoseksualizmu akurat, ale też w taki sposób bardzo pewny jakby i tak dalej. Myślę, że też uświadamiający wiele osób, że wszystko jest w głowie. No jak tutaj jak siedzimy przy jednym stole, to co myślisz o artyście Kłębu na finę? O Boże. Musisz się napić. Proszę nie zadawać ludziom niewygodnych pytań. Nie no, ja Kuba poznałam jego twórczość jakoś w 2014-15. No i to jest człowiek, który też właśnie, twoja muzyka, nie ty, żeby nie było, że tu wiesz, za miło, to też miała na mnie wpływ, nie? Jest jeden numer, którego słucham dalej codziennie. Jest numer Harry Angel. Myślałem, że codzienność to będzie utwór, który leci codziennie na taki kawałek. Nie, Harry Angel jest mi najbliższy ze względu na niektóre sytuacje. Myślę, że... Bardzo klasyczny numer, z ezoteryki jeszcze pamiętam. No. Fajnie jest mocno. Ale już może o mnie nie powiem, uszy będą mnie piekły. Tak patrząc na ciebie, jesteś bardzo, masz bardzo dużo pewności siebie, takiego swagu i tak dalej. Czy myślisz, że... dripu, flexu. Złote opony nawet mam. No, właśnie dlatego pytałem to, czy to jest taki właśnie Rolls Royce wśród wózków. O to mi chodziło. On jest jednym właśnie z takich najlepszych. A słuchaj, a takie logo Rollsa, jakby tu zrobić customowe? Możemy zrobić wszystko. To chyba to miałoby sens. Mam czary, który mogę zrobić z nim co chcę go przefarbować na zielono. Więc możemy się pobawić i inwencja twórcza. A później jak Sentino, mój wózek ten z aniołem na masce. Daj mi jeszcze rok i zawołaj sąsiadkę. Dokończę, że chciałem zapytać, czy myślisz, że czujesz się tak jakby już niewrażliwa na wszelkie, będzie tautologia trochę, niewrażliwa na niewrażliwość, w sensie, czy da się ciebie jeszcze zranić jakimś faux pas, czy po prostu już widziałaś na tym etapie wszystko i w zasadzie... Już teraz też o to chciałem zapytać. Nie zdziwi mnie nic w życiu. Jedyne tak naprawdę, co może sprawić mi przykrość, to tylko krzywda moich bliskich, jeżeli chodzi o mnie. Nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, się wkurzy na mnie i powie, o, ty kaleko, coś tam, bla, 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 to ja mówię, ej, ale to jest twoja bezsilność. No właśnie, a czy twoja mama też ma tak mocną głowę w tej kwestii, tak dużą pewność siebie i tak dalej, że też jest trudno ją zranić, czy jest właśnie troszkę inaczej? No. Bo ja na przykład mam czasami tak, że moja mama pewnie bardziej się przejmuje komentarzami niż ja na mój temat. To oczywiście to jest nie samo. U mnie trochę też. Może nie komentarzami, ale moja mama generalnie widzi bardzo dużo zagrożeń ze wszystkich stron. Boi się, żebym nie popełnił jakichś błędów. No, myślę, że każda matka ma to do siebie, no bo wiesz, nosisz istotę pod sercem tyle czasu, wychowujesz od takiego malutkiego człowieczka i nawet jeżeli będziesz mieć 50-60 lat, to i tak zawsze będziesz dzieckiem w oczach matki. Także myślę, że moja mama też
często mówi, o wikunia, uważaj, coś tam jedziemy i mówi do mojego kierowcy, Aleks, ale nie jedź za szybko dzisiaj, żeby nic się nie stało. Także myślę, że to jest normalne. No jeżeli ja kiedyś się spotkałam z takim hejtem też w internecie, ale i w szkole, to moje rodzice bardzo to brali do siebie. Ale... A hejtem w internecie? W sensie... Jest w ogóle hejt w internecie? No nie, ale no, rozumiem, że można hejtować, wiesz, no, za różne rzeczy, no ale za jakby niepełnosprawność, czy... Były takie sytuacje właśnie, tak jak wspomniałam o tym evencie z Adamem Lambertem, to pół roku wcześniej. Mhm. W ogóle słuchałam go od 2010 i dowiedziałam się jadąc do szkoły, że będzie w Polsce w 2016, ale tego samego dnia zobaczyłam, że będzie w Voice of Poland za tydzień od tej informacji, co w ogóle wyszła. I moja przyjaciółka wiedziała, jakby, jakie to jest dla mnie ważne. Ja wtedy w ogóle miałam 17 lat i zrobiła taki event na Facebooku Pomóżmy spełnić marzenie Wiktorii. I zaprosiło tam 60 tysięcy osób. Wszyscy pisali do Voice'a i tak dalej. I udało mi się z nim spotkać, ale przed tym były komentarze na tym evencie, że o, ty myślisz, że wszystko... Właśnie coś takiego, jak ta dziewczyna wtedy mi powiedziała. Ty myślisz, że co, nigdy ci się nie uda, jesteś zwykłą kaleką, na którą gwiazda nie spojrzy, no nie? Tylko zazdrość, którą wszyscy czyli byśmy mogli ludzie po prostu, którzy to odbierają tak, że ty jakoś wykorzystujesz niepełnosprawność, to, żeby gdzieś... Tak jakby... to odbierało. I a ty równie dobrze możesz to skontrować i zdaniem, że słuchaj, no a ty schodzisz sobie w pełni sprawnie i tak dalej, też mogę być o to zazdrosna, tak samo jak oni mogą być zazdrośni. Tak mówiłam a kiedyś. Ale wydaje mi się, że tłumaczenie się... To jest problem tych ludzi na pewno, tak. Na pewno nie twój. Myślę, że to nie ma najmniejszego sensu, żeby się tłumaczyć czy coś. Po prostu jakby okej, gdybym nawet ja zrobiła to wydarzenie, to by było, że chcę zwrócić uwagę, a że zrobiła moja przyjaciółka z dobrego serca, więc nie widziałam w tym nic złego. A jeszcze większą satysfakcją było dla mnie wrzucenie na ten event zdjęcia i napisanie, że... I patrzcie, udało się. Hmm. Czyli znowu mówi... braka. Znowu braka. Moja babcia tak zawsze mówiła, wszystko można, tylko trzeba chcieć. I wpoiło mi. Chciałbym trochę kwestię języka poruszyć, bo zauważyłem, że ty zamiennie używasz określenie osoba niepełnosprawna, osoba z niepełnosprawnością. Czy masz tu jakąś preferencję, czy... Nie, jakby ja to używam. Są ludzie, którzy są wrażliwi na tym punkcie, że właśnie bardziej powinno się mówić... Osoby też usłyszałem dzisiaj. Tak. No są różne określenia. Okej. Daj jeszcze nam kilka jakichś takich tipów, co... Które taki sexy brzmi. Jak? Warzywo, albo marchewka. Jak miałem różne włosy, to marchewka na mnie mówili. I wtedy nie wiesz, czy cię obrażają, czy to przez włosy. Ja zrobiłem niedawno taki komediowy odcinek, czego nie mówią warzywa, gdzie miałem szczerą intencję skupić się na żarty z komentarzy pochodziły. Jakby chodziło mi o warzywa, w sensie czemu po prostu warzywa. No bo właśnie mi nie przyszło do głowy jakby to takie drugie znaczenie. Autentycznie nie pomyślałem o tym, tam było dużo... W ogóle nie wykorzystałem takich żartów, bo mi się to wydawało troszkę nie na miejscu, no nie wiem, no tak jakoś... To jest śmieszne, kiedy ty mówisz te żarty. Nie wiem, czy ciebie by to bawiło, kiedy ja bym je mówił. Myślę, że tak, bo ja jestem troszeczkę odklejona, więc mam bardzo duży dystans, ale nie wszyscy go mają. Myślę, że dużo ludzi mogłoby się jednak poczuć, że nie powinienem tego robić. A i to jakby to, że osoby, które cierpią właśnie na jakąś chorobę, to też jest całkiem zrozumiałe, że mogą nie mieć tego dystansu, ponieważ nie nauczono ich tego. No właśnie, pytanie, gdzie jest ta granica pomiędzy naszym dowcipem a wrażliwością tych osób? To już zależy od rozmówcy, bo mnie może obrazić coś innego, a inną osobę co innego, także myślę, że tak jak mówiłam już wcześniej, ważne jest to, żeby się komunikować i przy poznaniu mówić, że oczekuję tego, przeszkadza mi to. To na początku się wydaje dziwne, ale to jest jak najbardziej normalne i pozwala stworzyć fajną relację. Czyli empatia, no wszystko się do empatii sprowadza, nie? Do jakiegoś takiego zastanowienia się, co druga osoba ma w głowie i czego może oczekiwać, chcieć. No, tak. Ty w ogóle masz pieska, który jest chyba dla ciebie bardzo ważny. Mówisz, że to jest twój piesek terapeutyczny. Tak. Jest to York. Tak, to jest York. To jest
najwredniejszy pies na świecie. Stary York? Nie, ma 4 latka. Nazywa się Zarunia. Zarunia. Tak, Zarunia jest bardzo przywiązana do mnie, bo my jakby wszędzie prawie jesteśmy razem. Teraz macieczkę, więc dzisiaj nie wzięłam, bo jest niedysponowana. Ale ten piesek jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo istotny. Chodził ze mną. A jeszcze myślałaś o drugim, czy nie? Nie da się, bo ten piesek jest bardzo egoistyczny. Szkoda, bo można by go było nazwać H-endemic, jak jest Zarunia. Unikulo. Ale dlatego właśnie cię chciałem namawiać, bo my odkąd wzięliśmy drugiego pieska, tylko nie wiem, jak Yorki reagują na towarzystwo, ale my odkąd wzięliśmy drugiego psiaka, to mamy po prostu w chacie wspaniałą historię. Ten cały czas się tam ganiają, bawią, więc dużo weselej im jest. To jest fajne, ale mój piesek niestety nie lubi innych zwierzątek. Mam 2 jaszczurki za to, z którymi się oswaja. Na razie nie zrobiła im krzywdy. Moje jaszczurki już chodzą sobie po chacie po prostu po ziemi, tak jak pieski. Ale nie ma opcji, bo ona jest bardzo atencyjna, ale też bardzo mnie broni. Jeżeli ktoś nawet podejdzie do mnie i nie wiem, podniesie rękę, żeby mi poprawić włosy, to od razu ona już wyczuwa zagrożenie, jest Więc piesek, no, piesek jest nieodłącznym elementem mojej codzienności i jak muszę gdzieś wyjechać i muszę zostawić, to przez 10 minut przepraszam ją przed drzwiami i mówię: Zarunia, przepraszam, muszę jechać, ale później wracam z torbą pełną zabawek albo jakichś smaczków i pies po prostu pierwsze co, jak widzi, że wjeżdżam, to wskakuje tutaj, czy nie mam jakiejś reklamówki przy sobie dla niej. Więc zwierzątka, uważam, że zwierzęta są też bardzo przydatne osobom niepełnosprawnym, bo po pierwsze masz takie poczucie, że jest przyjaciel. Małe pieski są super na przykład, bo jak ja mam w domu wózek ze stołem, gdzie tam się maluje, to jak mi skoczy na stół, to mi go nie załamie, tylko ze mną siedzi. Ale miałam też labradora, który zmarł. Miała być poddana takiemu szkoleniu, żeby pomagać. Ale zeszła w ciążę i... W sensie szkoleniu behawioralnemu, tak? I tak, specjalne właśnie potrzeby do osób niepełnosprawnych, typu na psa terapeutycznego, że nie wiem, spadnie mi telefon, pies bierze do pyska, kładzie mi telefon. Powiedzmy, że wydam komendę, pociągnij mnie za rękę, to bierze delikatnie w pysk i ciągnie mnie za rękę, więc nie udało się wtedy, bo już później mój piasek był za stary na to, no bo była w ciąży, później urodziła te szczeniaki, a później niestety zdech ten piesek. Ale żyłyśmy Yorka z moją mamą, miał 12 lat, też umarł. No i ten piesek, z którym jestem teraz, ma 4 latka, no jesteśmy best friends. Ty dużo mówisz o takich mniejszych, większych szczęściach w życiu i wydaje się, że masz bardzo dużo takiej w ogóle wdzięczności do życia, nie? Tak, jestem wdzięczna. Ja, tak jak mówiłam przed chwilą, że no, ja się cieszę z każdego dnia. Ja jestem wdzięczna za to, że mogłam się dzisiaj obudzić, że tutaj jestem. Ja naprawdę doceniam wszystko. Przede wszystkim też ludzi wokół mnie, bo oni pomagają mi funkcjonować i oni pomagają mi tworzyć to szczęście. Uważam, że jeżeli skupiamy się na tych dobrych rzeczach, to generujemy ich jeszcze więcej. Myślisz, że osoby z niepełnosprawnościami, masz jakąś radę dla osób z niepełnosprawnościami, co mogą zrobić, żeby pójść w życiu krok dalej? Przede wszystkim przestać skupiać się na tym, co powiedzą bądź pomyślą inni i nie bać się komunikować swoich potrzeb, bo jeżeli trafimy na ludzi, którzy naprawdę chcą być z nami, chcą być dla nas, to nie będzie im przeszkadzało to, że muszą pomóc nam chociażby w założeniu spodni. A czy często się zdarza właśnie, że ludzie tej pomocy odmawiają? Czy... Mi? No. Nie. Czyli to wszystko jest kwestia siły przebicia. Myślę, że to też jest kwestia charakteru i podejścia, bo... Na pewno, na pewno. Zdarzają się sytuacje, że idziemy gdzieś z ziomkami, a ja mówię: ej, stary, stój. On mówi: a, ja zapomniałem, że ty nie chodzisz i że musisz tu podjechać. I ja mówię: no tak, więc jakby
wydaje mi się, że to jest kwestia charakteru. No Krzysiu też powiedział przed chwilą, że pójść krok dalej, także... No to nie przesadzasz. No właśnie. A mnie irytuje to, jak na przykład ktoś się poznaje i nie mówi, chodźmy tylko, podążajmy tam. No. Albo podjedziesz tu. Okej. No nie jest fajnie. Dobra, czyli przeżyję. Jestem, tak, jestem tak w tym no, głupio mi się zrobiło. Nie, jest git, wszystko nie, jest git. Okej, no to dobrze. No to co? No ja jestem zachwycony, ja jestem w ogóle naładowany energią i naprawdę chciałem podziękować wam, bo bardzo. Ja też dziękuję. Bardzo fajnie. Fajna, inspirująca rozmowa. Mówisz dużo takich uniwersalnych prawd, mi się wydaje, że jak mówisz o osobach z niepełnosprawnościami, to tak naprawdę chyba każdy z tego może coś dla siebie wynieść i w ogóle temat wdzięczności i szukania szczęścia w życiu chyba dotyczy wszystkich, znaczy nie chyba, na pewno. I każdemu by się przydało troszkę więcej wdzięczności za to, co ma i też empatii do ludzi. Tak jest, no. Są niepełnosprawni, niepełnosprytni są. Ludzie są różni, ale myślę, że warto znaleźć sobie to, żeby sobie tym wypełnić w samym sobie, bo ludzie są kompletni. Często ludzie uzależniają swoje szczęście od innej osoby, a to nie jest prawda. Ona ma jakby dopełnić to, jakby postawić taką kropeczkę, bo jeżeli nie jesteś szczęśliwym sam ze sobą, to z nikim też nie będziesz. Ja myślę, że niepełnosprytni to są pełnosprawni, którzy są niepełnosprawni. Tak, to właśnie to tak byśmy mogli to zdefiniować. Dziękuję wam bardzo. Fajnie. Bardzo dziękuję się również. Piękne dzięki. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. A was zapraszamy na pozostałe odcinki naszej serii Let's Be Clear.